Cześć, mam na imię Agnieszka i jestem lektorką w Szkole Trolltunga. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak właściwie zbudować pytanie poprzez inwersję. Zapraszam. Zacznijmy sobie od tego, że zazwyczaj samo słowo inwersja przeraża. Tak? Wiele uczniów, kiedy to słyszy, jest dosłownie przerażonych tym, czym to tak właściwie jest? A tak naprawdę jest to bardzo przydatna i prosta rzecz. A więc, kiedy właściwie używamy inwersji? No właśnie. Może zacznijmy sobie w takim razie o tym, żebyście się zastanowili, czy w języku norweskim jest właściwie słowo czy. Nie ma. Warto to sobie zanotować teraz, tak? Nie ma w języku norweskim zaimka pytającego czy. W takim razie, jak zbudować zdanie, pytanie z czy? No i właśnie tutaj na pomoc zmierza inwersja. Wytłumaczymy sobie inwersję na przykładzie, gdyż moim zdaniem jest to najprostszy sposób, w jaki tą inwersję wytłumaczymy. Onne o Henrik liker äpplen. Onne i Henrik lubią jabłka. Tak, tutaj mamy przykład zdania twierdzącego. I teraz, jeżeli chcielibyśmy z tego zdania utworzyć pytanie, czyli musimy tutaj zastosować inwersję. Warto jednak, zanim pokażę Wam, w jaki sposób zastosować w tym zdaniu inwersję, aby utworzyć pytanie, przybliżyć sobie lub przypomnieć najprostszą konstrukcję zdania twierdzącego w języku norweskim. I na przykładzie tego zdania. Na początku mamy podmiot. Podmiotem jest tutaj onny o Henrik. Później występuje w takim zdaniu najprostszym orzeczenie. Tutaj będzie liker. Orzeczenie jest to innymi słowy czasownik. No i później mamy resztę zdania i tym resztą zdania jest słowo äppler. No i teraz, jeżeli byśmy chcieli zbudować z tego pytanie, czyli zapytać o to, czy Anny i Henrik lubią jabłka, będziemy musieli zamienić miejscami podmiot z orzeczeniem. I w tym wypadku pytanie o to, czy Anna i Henrik lubią jabłka, będzie wyglądało w taki sposób. Liker Anny o Henrik äppler? Tak? Czy Anny i Henrik lubią jabłka? Tak? Czyli spójrzmy sobie jeszcze raz na konstrukcję. Co się wydarzyło w tej konstrukcji? Nic więcej, oprócz tego, że podmiot, jakim jest Anna o Henrik, zamieniłam miejscami z orzeczeniem, jakim jest liker. Tak? Czyli z czasownikiem. Zamieniłam je miejscami. I to jest tyle. Tak naprawdę, co musimy zrobić w najprostszym zdaniu? Zamienić miejscami czasownik z podmiotem. Okay? I wtedy mamy pytanie z czy, które tak bardzo jest nam potrzebne i tak bardzo nam pomaga w komunikacji w języku norweskim. Ale co w wypadku, kiedy mamy dwa czasowniki w zdaniu? Spójrzmy sobie na przykład. Marta elskier o singe i duszyn. Marta kocha śpiewać pod prysznicem. Tak, mamy dwa czasowniki. Mamy czasownik elskier, który jest w czasie teraźniejszym, oraz drugi czasownik w zdaniu, czyli o singe, który jest w bezokoliczniku. Okay? I teraz jak w takim razie zbudować zdanie? A więc robimy dokładnie to samo. Przenosimy ten czasownik, pierwszy czasownik w zdaniu, który jest w czasie, przed podmiot. I takie pytanie z czy będzie wyglądało w następujący sposób. Elsker Marta o singe i duschen? Czy Marta kocha śpiewać pod prysznicem? Tak, zrobiliśmy dokładnie to samo. Zamieniliśmy podmiot, którym jest Marta w tym zdaniu, z czasownikiem elsker, który jest w tym zdaniu orzeczeniem. Dobrze, no i idziemy dalej, bo jest jeszcze parę tutaj sprzeczności. A więc, co w przypadku, kiedy pierwsze miejsce w zdaniu jest zajęte przez coś innego niż podmiot? No i tutaj przykład. No, bur, jaj i norygia. Teraz mieszkam w Norwegii, tak? Czyli pierwsze miejsce jest zajęte czasem. Nie jest to podmiot. W takim razie, jak to zrobić? Jak zrobić z tego pytanie poprzez inwersję? Wystarczy w tym momencie przenieść słowo no na koniec pytania i mamy od razu pytanie. Burjaj i norgeno? Tak? Jedyną rzeczą, jaką musieliśmy właściwie zrobić, to przeniesienie słowa no na ostatnie miejsce w zdaniu. I wtedy już mamy pytanie, czy mieszkam teraz w Norwegii? Dla nieco bardziej zaawansowanych mam też przykład w przypadku czasu presens perfectum, gdzie mamy orzeczenie złożone, tak? Czyli zbudowane z dwóch części, ze słowa har plus
czasownika w formie particip. Jeg har bodd i Norge i 10 år. Mieszkam w Norwegii od 10 lat. Tak? Har bodd. Orzeczenie złożone, więc mamy no, troszeczkę trudniejszą sytuację. Pozornie. Tylko i wyłącznie pozornie. Zobaczmy sobie, w jaki sposób zbudowałam tutaj pytanie poprzez inwersję. Har jeg bodd i Norge i 10 år? Czy mieszkam w Norwegii od 10 lat? Tak? Czyli znowu pierwszy czasownik, który jest w tym orzeczeniu złożonym, przestawiłam na początek zdania. I, czyli, co zrobiłam w tym momencie? Rozłączyłam związek, którym jest har plus czasownik w particip, tak? I między to włożyłam podmiot. Har jeg bodd, tak? Har jeg bodd. I to jest dokładnie to samo, co zrobicie z każdym innym takim przykładem. Wystarczy, że zamienimy har z jaj albo z każdym innym podmiotem. Mam nadzieję, że po dzisiejszej lekcji już będziecie mistrzami układania zdań poprzez inwersję, układania pytań poprzez inwersję. A tymczasem dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć!